Jeszcze do niedawna Powiatowy Urząd Pracy praktycznie świecił pustkami. Dziś wypełnia się po brzegi. Statystyki mówią, że obecnie mamy więcej osób bez pracy niż w ubiegłym roku. W samym Gorzowie osób bez pracy jest 4517. Miesiąc wrzesień, koniec sierpnia skutkuje tym, że mamy wzrost bezrobocia i w miesiącu sierpniu wzrosła u nas liczba bezrobotnych na koniec tego miesiąca o 108 osób i na dzień 31 sierpnia mieliśmy zarejestrowanych 7354 osoby. Czyli w porównaniu do poprzedniego miesiąca, jak już wcześniej wspomniałam, jest to wzrost. Dla porównania w ubiegłym roku tych osób było 5778. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy walczą z bezrobociem, organizując dla osób potrzebujących pracy szereg szkoleń i staży. Placówka nadal ma pieniądze na otwarcie działalności gospodarczych. Będzie wiele nowych szkoleń, które dotychczas nie były jeszcze organizowane lub też były, ale w poprzednich latach. Wiąże się to między innymi, chcemy zrobić też szkolenie na kierowców autobusów. Szkolenie dla pracowników, którzy będą mogli wykorzystać swoje umiejętności w drogownictwie, czyli będą to na operatorów walców, równiarek, dla osób, które pracowały załóżmy w księgowości, ale nie miały kontaktu lub miały przerwę i nie mają doświadczenia w programach komputerowych typowo związanych z księgowością. Takie osoby również zapraszamy na szkolenia. Oraz wiele, wiele innych szkoleń, które już są ogłoszone na naszej stronie internetowej. Izabela Jankowska podkreśla, aby osoby zainteresowane stażami czy szkoleniami nie czekały na wyznaczone im terminy. Wręcz apeluje o natychmiastowe zgłaszanie się do urzędu, ponieważ za 3 miesiące oferta szkoleniowa może nie być tak szeroka jak teraz. Od początku roku w urzędzie zarejestrowało się 10324 osoby.